część tapicerki skórzanej przed czyszczeniem i konserwacją oraz po tych zabiegach. Cześć Laguna Fani i Laguna Maniacy. Dzisiaj przy pomocy rączek Michała na naszej grupie na Facebooku znanego też pod pseudonimem Zorax zobaczymy, jak brudna i sucha tapicerka skórzana przeobraża się w czystą i nawilżoną za pomocą środków od RR Customs. Na samym początku podgląd na to, z czym przyjdzie mu się zmierzyć. Przy zakupie pakietu do odświeżania tapicerki skórzanej od RR Customs otrzymujemy środek do czyszczenia tapicerki skórzanej, środek do jej nawilżenia i konserwacji, szczoteczkę z naturalnego włosia, ściereczkę z mikrofibry i gumowe rękawice. Teraz Michał podzieli skórzaną tapicerkę na dwie połówki, po to by pokazać, w jaki sposób zadziałał środek do czyszczenia skóry w samochodzie. Zgodnie z instrukcją, przed przystąpieniem do czyszczenia środek należy wymieszać poprzez jego wstrząśnięcie. Z tego co mi wiadomo, preparat nie posiada żadnego zapachu, czyli jest identyczny z naturalnym. O samym czyszczeniu chyba nie trzeba nic opowiadać, bo jest intuicyjne. Warto tylko wspomnieć, że czyszczenie odbywa się przy pomocy szczoteczki dołączonej do zestawu, a wytarcie do sucha przy pomocy ściereczki z mikrofibry, którą też znajdziemy w zestawie. Aby dokładnie wyczyścić porowatą tapicerkę skórzaną, należy stosować ruchy wzdłużne i poprzeczne lub koliste przy jednoczesnym niewielkim nacisku na szczoteczkę. Po oderwaniu taśmy natychmiast widać efekt i różnicę pomiędzy tapicerką wyczyszczoną, a tą jeszcze nie tkniętą preparatem. Cały element skórzany został wyczyszczony i od razu widać efekt tej czynności. Teraz przystępujemy do nawilżenia i zakonserwowania wyczyszczonego elementu. Tak samo jak w przypadku środka do czyszczenia, przed przystąpieniem do konserwacji mieszamy preparat, potrząsając butelką. Teraz już możemy podziwiać efekt użycia środków do czyszczenia tapicerki skórzanej od RR Customs. Odcień na skórze, który tu widzicie, nie jest efektem wady skóry ani działania preparatu, tylko wynikiem padania cienia. Jest to urok nagrywania filmów w pełnym słońcu. Nie będę tutaj wyrażał swojej opinii na temat środków, ale powiem szczerze, że widziałem ten element po czyszczeniu i bardzo podoba mi się efekt końcowy. Dziękuję Michałowi za współpracę przy tworzeniu tego odcinka, a w zasadzie za odwalenie całej brudnej roboty. Zapraszam do naszej grupy na Facebooku Laguna Fani Zorax. Link do grupy znajdziecie w opisie filmu. Zapraszam też do oglądania filmów na kanałach moich kolegów Misiek Staszic oraz Rysiuncio. Pozdrawiam, cześć!